Omówimy kinetyczną teorię gazów. Jest to teoria, która łączy termodynamikę mikroskopową i makroskopową. Y we wcześniejszych wykładach omawialiśmy sobie układ termodynamiczny jako całość. Powiedzieliśmy, że o jego stanie decydują ciśnienie, objętość i temperatura. To są parametry, które są parametrami makroskopowymi. Nie zaglądaliśmy w głąb, co tam się dzieje w tym układzie, wtedy kiedy coś się z nim dodatkowo robi, na przykład doprowadza ciepło, albo odprowadza, albo pracę makroskopową wykupuje, wy, przepraszam, wykonuje. Więc teoria kinetyczna. To jest teoria, która łączy. To podejście makroskopowe, czyli parametry makroskopowe, jakie są, jakim są ciśnienie, objętość i temperatura, z parametrami mikroskopowymi, czyli zaglądamy do środka, co się dzieje w naczyniu, w którym mamy gaz. Załóżmy, że to naczynie to jest jakiś sześcian, który ma pewną szerokość ścianek D. No i teraz zobaczmy, co się będzie działo w środku, w tym sześcianie. Według teorii kinetycznej cząsteczki, które znajdują się w takim naczyniu, wywierają ciśnienie i to ciśnienie jest związane z faktem, że cząsteczki po prostu uderzają w ścianki. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy ściankę. Yy Zdefiniowaliśmy jakoś układ współrzędnych i mamy cząsteczkę, która sobie do tej ścianki biegnie. Biegnie do ścianki, odbija się od niej i oczywiście wiemy, że jak się odbija, jak uderza w ściankę, to ta ścianka działa z nią na, na nią z pewną siłą. Oczywiście ona będzie działała z taką samą siłą o zwrocie przeciwnym. Żeby właśnie przeanalizować to zjawisko, to weźmy pod uwagę taki sześcian, który ma ściankę o długości d. Rozważmy najpierw, co się dzieje wtedy, kiedy cząsteczki zderzają się ze ścianką. Jeśli zderzają się ze ścianką, to wtedy mamy do czynienia ze zmianą pędu. I teraz ta zmiana pędu cząsteczki jest związana z tym, jak zmienia się prędkość cząsteczki. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy prędkość, która jest jakimś dana takim wektorem zaznaczonym na czerwono, przed i po zderzeniu założymy, że cząsteczki odbijają się pod takim samym kątem, pod jakim padają. No i teraz. Wektor prędkości można rozłożyć w tym układzie współrzędnych na trzy składowe. Żeby policzyć zmianę pędu cząsteczki, musimy policzyć, jaki jest pęd po zderzeniu i odjąć od tego pędu pęd przed zderzeniem. Żeby ten pęd wyznaczyć, no to musimy właśnie wyznaczyć składowe wektora prędkości dla cząsteczki przed i po zderzeniu. Przyjrzyjmy się najpierw pędom w kierunku osi X czy w kierunku osi Y. Jeśli weźmiemy pęd w kierunku osi, rzut wektora prędkości w kierunku osi y, to ten rzut na oś y będzie co do wartości równy rzutowi na oś y, który dotyczy cząsteczki, która porusza się do ścianki. I te rzuty mają takie same kierunki. I w związku z tym, że mają również takie same wartości, to jeśli od tego rzutu odejmiemy ten rzut, czyli zmienimy jego znak na przeciwny, to zmiana pędu na osi Y będzie równa 0. To samo będzie dotyczyło zmiany pędu na osi X. I jedyna nie, niezerowa zmiana pędu będzie dotyczyła osi Z. Czyli składowa zetowa tej prędkości będzie skutkowała w zmianie pędu cząsteczki. Czyli zmiana cząsteczki po zderzeniu będzie Równa masa, masa cząsteczki razy e, składowa zetowa prędkości, odjąć e, masa cząsteczki razy składowa zetowa, ale ze znakiem minus. E, czyli pęd na końcu minus pęd na początku w kierunku osi Z. Przyjrzyjmy się, jak wygląda prędkość w kierunku osi Z. E, prędkość w kierunku osi Z. Końcowa to jest wektor, który jest skierowany do góry. Początkowa to jest wektor, który jest skierowany do dołu. Jak od tego wektora odejmiemy ten wektor, to oczywiście musimy ten wektor narysować y, do góry. I w związku z tym całkowita zmiana pędu będzie równa dwa razy masa cząsteczki razy prędkość w kierunku osi Z. A więc efektywnie. Pomimo, że cząsteczka ma składowe prędkości w innych kierunkach, to y, zmiana pędu dotyczy tylko tego kierunku, który jest prostopadły do ścianki. Jeśli teraz skorzystamy z zależności między y, popędem siły a zmianą pędu, to y, możemy y, przypisać takiej zmianie pędu y, pewną siłę F1, y, która będzie... Y, właśnie popęd tej siły, czyli f1 razy dt w pewnym przedziale krótkim czasowym dt będzie równy tej zmianie pędu. Ale teraz, y, jeśli y, weźmiemy pod uwagę trzecią zasadę dynamiki Newtona, to jak już wcześniej powiedziałam, skoro na cząsteczkę y, działa pewna y, siła f1, to cząsteczka na ściankę będzie działała z taką samą siłą, ale o zwrocie przeciwnym. Co dalej teraz? W związku z tym, jeśli sobie policzymy z tego równania, które opisywało popęd i zmianę pędu siłę F1 i to ta siła będzie równa dwa razy masa cząsteczki prędkość w kierunku osi z dzielone przez dt. DT to jest przedział czasu, jaki cząsteczka potrzebuje na to, żeby uderzyć w tę samą ściankę. A więc jeśli założymy sobie, że ona porusza się między skrajnymi ściankami, które mają odległość D, to wróci do ścianki dolnej wtedy, kiedy pokona odległość 2D. A więc ten krótki przedział czasowy DT możemy wyliczyć z takiego prostego równania, że to jest dwa razy odległość, czyli dwa razy D dzielone przez prędkość, z jaką się porusza w kierunku osi Z. Porządkujemy to równanie, otrzymujemy równanie następujące masa cząsteczki razy prędkość w kierunku osi z do kwadratu dzielone przez d. <coughs> Co dalej? Ponieważ mamy oczywiście w takim układzie, w którym znajduje się gaz nie jedną cząsteczkę, ale wiele cząsteczek, to musimy pododawać siły, które pochodzą od wszystkich cząsteczek. A więc jeszcze raz wróćmy do równania, które opisuje siłę pochodzącą od jednej cząsteczki. I teraz, ponieważ mogą być różne cząsteczki, które mają różne prędkości w kierunku osi Z, to wypadkowa siła to będzie masa cząsteczki przez D razy, Suma kwadratów prędkości wszystkich cząsteczek. I dalej y, możemy skorzystać y, z takiej informacji, że je, średnia wartość kwadratu prędkości y, w kierunku osi z bo tylko ten kierunek nas interesuje to jest suma kwadratów prędkości w kierunku osi z od wszystkich cząstek podzielona przez liczbę cząstek którą tutaj oznaczyłam jako n i w związku z tym sumę kwadratów prędkości wszystkich cząstek w kierunku osi z poruszających się w kierunku osi z możemy czy też składowych w kierunku osi z możemy zastąpić wyrażeniem że to jest liczba cząstek razy średnia z kwadratu prędkości na kierunku z i w związku z tym wyrażenie na siłę będzie opisane takim wzorem. Masa cząsteczki przez d, odległość między ściankami, razy liczba cząsteczek, które w tę ściankę uderzają, razy średnia z kwadratu prędkości w kierunku osi z. Dalej wiemy, że kwadrat wektora w układzie kartezjańskim jest równy sumie kwadratów współrzędnych tego wektora. No i z, przypadk z przypadkowości ruchu wynika, że na jeden kierunek będzie przypadać 1 trzecia ze średniej kwadratu prędkości, a więc każdy z kierunków jest jednakowo uprzywilejowany, w związku z tym suma ich musi dać zgodnie z tym równaniem sumę trzy razy każda z tych wartości dodana do kwadratu musi dać v kwadrat, czyli każda z nich jest równa 1 trzecia wartości średniej z V kwadrat. Jeśli teraz w równaniu na siłę podstawimy sobie właśnie te, skorzystamy z tej zależności, to otrzymamy następujące równanie. A więc za V średnie z kwadrat podstawiamy, że to jest 1 trzecia średniej z V kwadrat. I dalej jeszcze Y, policzymy sobie ciśnienie, jakie wywiera y, ten układ wielu cząstek, które poruszają się y, w tym y, sześcianie, y, uderzając w ściankę y, o y, krawędzi D. Powierzchnia przekroju poprzecznego, czyli powierzchnia tej ścianki jest równa po prostu d kwadrat i w związku z tym ciśnienie, jakie wywierają te cząsteczki na tę ściankę, to jest siła przez y, pole kwadratu. Jeżeli podstawimy to d kwadrat do otrzymanego wcześniej wzoru, to otrzymamy, że to jest 1 y, trzecia masa cząsteczki przez d do trzeciej razy liczba cząsteczek średnia z kwadratu prędkości. No i teraz D do trzeciej dla sześcianu to jest objętość tego sześcianu, a więc możemy uogólnić na dowolną figurę geometryczną, czyli ciśnienie będzie proporcjonalne do stosunku. Tych liczby cząsteczek na jednost... na ob... w objętości, czyli do koncentracji cząsteczek razy średnia z kwadratu prędkości. I w ten sposób dochodzimy do równania, które jest podstawowym równaniem teorii kinetycznej gazów, i które wiąże parametr makroskopowy, jakim jest ciśnienie z parametrem mikroskopowym, bo tutaj mamy masę cząsteczki, mamy liczbę cząsteczek i średnią z kwadratu prędkości tych cząsteczek, a więc jest to wzór, który wiąże parametry makroskopowe i mikroskopowe. No, jeszcze należy zauważyć tutaj, że mamy masę cząsteczki razy średnią z kwadratu prędkości. Wystarczy to równanie pomnożyć i podzielić przez dwa, i już obserwujemy, że mamy w tym równaniu pewną energię kinetyczną. Ta energia kinetyczna jest średnią energią kinetyczną ruchu cząsteczek, a więc ostatecznie nasze równanie, które wiąże parametr makroskopowy, jakim jest ciśnienie, z parametrem mikroskopowym, jakim jest średnia energia kinetyczna ruchu cząsteczek, jest właśnie następującej postaci. N przez V to jest liczba cząsteczek przypadająca na całą objętość tego wybranego elementu, element, przepraszam, tego systemu, na przykład tego sześcianu i ta wielkość nazywa się koncentracją cząsteczek gazu. Dziękuję bardzo za uwagę.